Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja też również witam. Idziemy na ogród. W planach miałyśmy jechać dzisiaj do lasu, może na Wydmy, trochę nad Odrę. Ale pogoda co chwilę tutaj niweczy nasze sny o potędze. Wychodzą jedne chmury, przejdą, wychodzą drugie chmury i siedzimy. Bo jak te dwie królewny z cukru, boimy się, że się rozpuścimy. Bydełko na łące się pasie. Wyjadły już wszystką trawę. Tutaj nie ma dużego areału i no nie poszaleją za długo. Tam dalej są kaczki egipskie. Dęsiówki. Są one tutaj cały czas. Być może mają gdzieś założone gniazdo. Aczkolwiek powiem Wam, że potomstwa nie widzę. Agnieszka, jak ta nimfa leśna, bagienna. Nie wiem. Z bagien. Kręci się. Nie, no bo tak chciałam zobaczyć, czy moja sukienusia się kręci, ale tak, tak może być. Sukienusia piękna, ale kolor butów nie ma. To nic. Do tańca. Buty chyba bardziej odpowiedzą. Że nie lubię długich sukienek. Zawsze lubiałam takie do kolanka. Chyba się starzeję, bo kupiłam sobie dłuższą. I o dziwo, sama w to nie wierzę, ale czuję się w niej dobrze. Idziesz moje ślady. Nie, ja się chyba naprawdę starzeję. Renia, no co ty, my wiecznie piękne i młode i 18 lat. Ale jednak... My mamy po 18 lat, pamiętaj. A tam jest dziki bez w oddali. Wczoraj piekłyśmy ciasto z bzem, będzie na kanale za 2-3 dni i latałyśmy po lasach. Ja nie wierzę, ty po prostu wyciągnęłaś mnie po tych chaszczach, a tu pod nosem mamy bez. No, tutaj jest właśnie pod nosem. Dzisiaj już on może rosnąć sobie tak swobodnie. Ale jak byłam młodą dziewczyną, miałam kilkanaście lat, miałam uczulenie na zapach i to było tak uciążliwe, że mdlałam, wymiotowałam ogromne bóle głowy. Doszło do tego, że tutaj sąsiedzi wszystkie te dzikie bzy powycinali, bo nie mogłam znieść tego zapachu. Jak już one zaczynały kwitnąć i jak już powycinane tutaj były, nie było naprawdę żadnego krzaka. Wychodzę tutaj na ogród, koniec, mdleję, lecę. Mama mówi, co się dzieje? Ja mówię, bez. No mówi, no nie ma nigdzie, bo wszystkie zostały wycięte. Ja mówię, jest gdzieś, bo ja go czuję. A on był aż tam za rzeką w krzakach. Ale ja Wam powiem, ja Wam dopowiem jeszcze jedno, to jest prawda, bo wczoraj jak zrywałyśmy ten bez, słuchajcie, jedziemy samochodem, a ona już nie może, ten zapach ją dusi, tak. To jest jej niedobrze. Ja mówię, to się zamieńmy, ja kieruję, a Ty przed autem, nie? Naprawdę, tak no, było. No już mi przeszło na tyle, że toleruję jego tutaj w swoim otoczeniu. Ten zapach gdzieś tam się ulatnia, ale rzeczywiście, jak jestem w zamkniętym pomieszczeniu z tym bzem, koniec, ale, odlatuję. Ale dla mnie dziwne było to, bo jak zrobiłyśmy to ciasto, to ona zjadła to ciasto zjadła z tym bzem. I mi smakowało. I jej smakowało, ale już tak. Zapach jej nie przeszkadzał. Nie, wtedy, bo już wtedy nie pachniał. Siedzimy. Właśnie odsłuchałam scenki i kapnęłam się, że mój mikrofon zdechł. Więc teraz jedziemy tutaj na jednym mikrofonie. Dlatego mnie było lepiej słychać tam. To nic. Chociaż raz było Ciebie dobrze słychać, a nie moje mielenie. Okay. Dzisiaj Ty brylowałaś, jeżeli chodzi o głośność. Tak, chociaż raz. Chociaż raz. Pogoda się tutaj zmienia. Dynamika w tym roku w pogodzie jest niesamowita. Przetacza się już wszystko, co tylko możliwe. No tutaj wygląda dosyć ładnie to, taki jest dziki zakątek, ale z wiosny mieliśmy przymrozek, wszystko nam przemarzło, owoce, akacja, czy chociażby nawet moje pomidory trochę ucierpiały. Później przyszła susza, czekaliśmy na deszcz, a jak już ten deszcz przyszedł, no to już taki... z taką pompą. To już przyszło z nawiązką, tak, że pływają mi kaczki w kartoflach. No, ale jest szansa, bo jednak to gdzieś tam wsiąka. Tak.
paruję i... Tą nadzieję zawsze trzeba mieć. Oczywiście, nie? Że tak. No, nie ukrywam. Powiem wam tak szczerze dzisiaj, że popłakałam się, jak wyjechałam na pole, zobaczyłam ogrom tej wody, wszystko pod wodą, kolejny raz w tym roku, to rozpłakałam się. I taka przyszła chwila chyba zwątpienia w to wszystko. I takie pytanie, dlaczego? Ile jeszcze razy? Płakałam jak dziecko, nie ukrywam tego, ale potem przyszła taka chwila i mówię, kurczę, przecież inni mają jeszcze gorzej. Przeszły gradobicia, przeszły mrozy, przeszła susza. Są regiony w Polsce, gdzie nadal wiem od was, że już po 5-6 tygodni nie pada. Jest bardzo sucho, czekacie na deszcz. Więc są osoby, rodziny, które tak naprawdę mają jeszcze gorzej. No i tutaj tak można powiedzieć, że rolnictwo jest ciężką gałęzią produkcji, bo walczymy cały czas z przeciwnościami losu. Tak, z naturą, z systemem, z urzędami. Rolnik dzisiaj, może to niektórych rozśmieszy, ale musi być i filozofem, i ekonomem, i weterynarzem, rolnikiem, lekarzem domowym i wszystkim po trochu. I tak naprawdę jest ciężko. Często padają pytania do mnie, pani Reniu, jak pani daje radę? To wszystko, oglądacie, widzicie ogrom tego wszystkiego. Prawda jest taka, że są dni, że nie daję rady. Tak, i muszę się wtrącić, choćby dzisiaj nasza Renia po prostu usiadła i się rozpłakała i mówi, Aga, ja jestem zmęczona. Ja mówię, Reniu, poradzimy sobie, pomożemy tobie. Zawsze ktoś z nas ci tutaj pomaga. Ja rozumiem, że przychodzą trudne dni, ciężkie dni. Człowiek jest zmęczony, bo to jest praca od rana do wieczora. Życie nie jest usłane u nas różami i samymi superlatywami. Niestety są też dni gorsze, są nasze upadki, gdzie mamy chwilę zwątpienia, mamy chwilę słabości, bólu, łez, często też można powiedzieć i krwi, bo są różne gdzieś tam wypadki. Ale jest ciężko. Są naprawdę, uwierzcie mi, dni, że mam dość. Chciałabym to wszystko gwiznąć i zastanawiam się, na co mi to. Po co? Od rana do nocy. Człowiek robi jak w takim kieracie i się zastanawia, przychodzi taki moment w danym tygodniu, w danym miesiącu, halo, gdzie ja jestem? Gdzie w tym wszystkim jestem ja? Gdzie jest mój odpoczynek? To wszystko. Między innymi dlatego też zdecydowałyśmy się po prostu na taki króciutki urlop, wyjechać, po prostu odreagować to wszystko. Ale to jest mało. To jest bo mało. Tak jak u nas, my mamy gospodarstwo wielokierunkowe. Nie nastawiliśmy się na mono, tylko na poli. I tak naprawdę dzięki temu jesteśmy jeszcze na fali, bo wszyscy wiemy, co się dzieje w rolnictwie. No tutaj nie można czarować, że jest dobrze, bo jest źle, jest nawet krytycznie. Ceny są bardzo niskie, płodów, produktów rolnych. To się w ogóle nijak nie ma do cen w sklepach, bo idąc w sklepy płacimy za bochenek chleba tyle i ja rozumiem, że koszty wyprodukowania też są dosyć duże, ale rolnik za zboże dzisiaj, kochani, ja dostaję co 2-3 dni ofertę ze skupu z Maszewa bodajże. Pszenżyto na dzień dzisiejszy oscyluje w granicach 630-650 zł. Rafał dzwonił do nas, że sprzedawał pszenicę za 750 zł. To są ceny poniżej kosztów produkcji. Słyszę w mediach, czytam również artykuły, że gro rolników ma nieposprzedawane ziarno kukurydzy, ziarno żyta, bo w sezonie poprzedniego roku po zbiorach było drastycznie niskie. Czekali, że być może koniunktura się zmieni i ta cena chociaż trochę podskoczy, żeby jakoś na tej fali się utrzymać. Dzisiaj 90% rolników ma kredyty, bo taka jest prawda. Maszyny są horrendalnie drogie.
Często się słyszy, mają wypasione kombajny, wypasione ciągniki, ale taki ciągnik to niestety jest cena dwóch luksusowych, trzech luksusowych samochodów. I nie stać jest nikogo kupić go za gotówkę, wywalić 700 tysięcy, 100 tysięcy, czy 700 tysięcy, czy milion na ciągnik, czy na maszynę. Więc są kredyty. Dzisiaj jest wiosna, przychodzą raty. Ludzie nie mają gdzie sprzedać tego ziarna, bo jest napływ. Także rolnictwo niestety leży i no jest człowiek to ma dość, czas. Ale my tutaj, my jako nasza rodzina, nie nastawiliśmy się na mono. Mamy kilka gałęzi produkcyjnych, bo jest trochę bydła, troszeczkę kur, trochę warzyw, pszczoły. Tutaj też ja robię jeszcze inne rzeczy. No i też nie mogę powiedzieć, że jest źle, bo po prostu bym grzeszyła, ale niestety rolnictwo kuleje tak naprawdę i często są też pytania, jak ja sobie radzę. No jest ciężko, kochani, jest ciężko. Przychodzą takie dni, że jestem tak zmęczona, że wieczorem po pracy nie mam siły głowy umyć. Taka jest prawda, bo ja jestem tego świadkiem. Widzę to na weekendy, jeżeli mam możliwość, przyjeżdżam. Choćby w ostatnim czasie miałam to szczęście być z Renią prawie 2 tygodnie i naprawdę. My nawet jak byłyśmy na tym wolnym troszkę, no to Renia po prostu, jej tak odreagowanie tego, po prostu ona jest zmęczona, ale ona to kocha, słuchajcie. Ja to kocham, no właśnie, ale i powiedzieć, wysłać ją gdzieś tam dalej, na przykład jedź, odpocznij. Nie, słuchajcie, ciężko to nie jest. Ona. Nie, bo mi jest zaraz żal, tak, że to wszystko tu zginie, że to tak, wszystko tak, tutaj tak przepadnie. Ona jest taka Zosia Samosia często. Uwierzcie mi, Zosia Samosia. No, poniekąd no tak, ale też są pytania, jak my sobie radzimy z takim ogromem pracy. No to jest praca zespołowa, tak, co bardzo często podkreślam w filmach, bo są moi rodzice. Tatuś już co prawda mniej się tutaj udziela, bo jest też dużo pytań o tatę. No niestety jest już słabszy i widać go mniej na filmach, w gospodarstwie jest już go mniej, ale jest mama, jest córka, jest mąż, jest Agnieszka. Mamy podział ról, zawsze robimy plan dnia, wieczorem bądź rano przy śniadaniu siadamy rodziną i ustalamy, co będziemy robić. I to też nie jest tak, bo często się dziwicie, makarony, miody, paczki, SMS-y, YouTube. To jest jak praca, ja daję zespołowa. Rady. To nie robi się jednego dnia, bo skoro dzisiaj sadzę kapustę i pomidory, nie robię makaronu, nie piekę ciasta. Często jest tak, kochani, że nie mam obiadu. Jest u nas polowanie, czyli co kto złapie, to zje, bo nie mam czasu tego obiadu ugotować. Tak to się odbywa. Ale czas na kawę zawsze się znajdzie. Czas na kawę jest zawsze, choćby nie wiem co. Kawa. Tak. Kawa. Nie ma, jest kawa, także czas na kawę jest. Mamusia by nam tego nie darowała. Nie, mamusia by tego nie darowała. I tak to, kochani, wygląda. Bardzo często mam po prostu dość, ale nie poddaję się, idę dalej, bo ja to kocham. I teraz tak, jest dużo pytań od Was. Czy gdybym miała możliwość, świadomość, tą, którą mam teraz, co przechodzę, co mnie czeka, będąc te 30 lat temu, czy podjęłabym tą samą drogę? Czy zmieniłabym inny kierunek? Nie zmieniłabym. Ta sama droga, bo to jest po prostu to, co ja kocham. Kontakt z naturą, kontakt z przyrodą, rolnictwo, zwierzęta. To jest to, co ja tak naprawdę kocham. No i teraz takie kolejne pytanie od Was jest o nasze rodziny. Dużo pytań jest ciągle przewijających się, czy mamy dzieci. Tak, jeżeli idzie o mnie i o Edzia, mamy córkę, która ma 20 lat. A to teraz ja. A teraz Ty. Jak na spowiedzi, słuchajcie. Jasne. Ja mam dwoje dzieci. Mam syna 25 lat i córkę 20. Czy mam rodzinę? Oni są moją rodziną.
parę lat temu, w jaki sposób dotknęła nas, powiedzmy, tragedia, bo dla nas to jest tragedia, i zostaliśmy sami, więc byłam spełnioną żoną i mam cudowne dzieci i jestem mamą. A na dzień dzisiejszy jest dużo pytań, czy Agnieszka jest wolna? Tak, jestem wolna i jakoś tak jest. Trudno jest. Ale czy do wzięcia? To spokój. To już jest. Ja chyba nie jestem gotowa. W tajemnicy. To jest tajemnica. Kolejne pytania, które są od was. Żeś mnie zawstydziła, Renia. Wow. Ty zawsze musisz coś nie, no, zrobić. Masz zielony kolor, ty nie będziesz czerwona. Wszystko się zrównoważy. Słuchaj. No, kolejne pytania to są pytania dotyczące Krzysia. Kim jest Krzyś i czy Krzyś jest wolny? Krzyś jest nam jak brat. We trójkę tak nas los zetknął, Bóg postawił nas na swojej drodze, że stworzyliśmy takie zgrane trio i taka zgrana nasze paczka. Relacje są naprawdę tak. Na takim poziomie, że ufamy sobie bezgranicznie. Chyba bardziej jak rodzeństwo. Tak można to śmiało powiedzieć. Czy Krzyś jest wolny? Dużo pytań się pojawia. Jest. Jest wolny, także tutaj my swatać go nie będziemy, nie. Bo powiedział, próbowałyśmy, to powiedział, że nam łby pourywa tak, w pierwszej kolejności. Żadnego swatania. Jeżeli będziemy maczać palce w jego niezależności, także my tutaj odpowiadamy na pytania. Krzyś pewnie i tak nam łby pourywa, ale że to przeżyjemy. Ale tak, jest człowiekiem obecnie wolnym, a reszta to już po prostu niech się sam wypowiada. Tak, dokładnie, sam za siebie. Tak, tak. Komentarzy jest od was bardzo dużo. No i tutaj teraz chciałam wam wszystkim bardzo podziękować za te komentarze. No i jednocześnie przeprosić, że nie odpisuję, nie przypinam serduszek. Tutaj bardzo często, co już zauważyliście, w moim imieniu odpowiada Agnieszka. No, ma więcej czasu, jak jest w domu, więc ona tam już pilnuje, śledzi te komentarze i na bieżąco no stara się. Teraz dopiero tak zaczęłam, bo tak naprawdę to większość tak, czasu od kilku nie miałam odcinków. Kiedy, nie? Także no, staramy się sobie pomagać w tym wszystkim, no tak. Bo to jest ogrom tych wiadomości od Państwa, komentarzy, za co naprawdę jeszcze ja też również dziękuję. Bo tak, ale nie jestem w stanie, kochani, nie mam po prostu czasu, pracy jest ogrom. Tutaj takie w gospodarstwie prace, różnego rodzaju problemy, bo wiadomo, że no, to się gdzieś tam piętrzy. Dzisiaj rano wstajemy, mamy plany, mamy jakiś układ, harmonogram dnia, przychodzi jedna chwila i to wszystko lega w gruzach. Pojawiają się problemy, pojawiają się schody, ciernie pod stopami. Także no, tutaj jest mi już naprawdę, nie mam możliwości odpisywać na komentarze. Kwestia również SMS-ów. Jest ich od was ogrom. Kochani moi, odpiszę na każdy SMS, żeby ktoś się nie bał. 2, może 3 dni to będzie trwało, ale odpiszę. Gdyby zdarzyło się, że komuś nie odpisałam przez tydzień, zadzwońcie, bądź ponówcie SMS-a, bo może taka sytuacja być, że umknie mi, że go przeoczę, za co naprawdę przepraszam. Także tutaj też no proszę was ludźmi. O taką wyrozumiałość. Tak. No i na pewno odpiszę na wszystkie te SMS-ki. Także no tutaj za wszystko dziękuję. No i też tak tutaj nadmienię, co też jest miłe, dziękuję wam za takie spotkania przypadkowe, które nawet ostatnio miały miejsce podczas pobytu na Podlasiu. Dużo osób do mnie pisze, Reniu, czemu nie dałaś znać, bo ja bym chętnie się spotkała, ja bym cię chętnie zabrała. Bardzo dziękujemy. Następnym razem, może, nie wiem jak to będzie, bo czas jest ograniczony, a was jest bardzo dużo. Też są pytania, czy zorganizuję jakieś takie spotkanie, załóżmy w Krakowie, w Warszawie. Nie.
takich spotkań nie będę robić z tego względu, że nie jestem nikim wyjątkowym. Takie sytuacje mnie, uwierzcie, bardzo krępują. Oj, przeżywam tak. To. Renia jest bardzo skromną osobą, bardzo. Wstydzę się po prostu jak taka, nie wiem, świeża nastolatka, zawstydza tak mnie jak to. Ja niedawno się zawstydziłam tutaj. Tak. Dosłownie ona też robi się taka czerwona jak czerwona ja. Się robię, ale jest to miłe, tak. Jeżeli gdziekolwiek nas zobaczycie, będziecie mieli ochotę podejść, podejdźcie. Ja się zrobię czerwona jak burak, może się speszę, ale będzie mi naprawdę miło i za to też Wam bardzo, kochani, dziękuję. Także no tutaj zbliżam się już, co mnie też przeraziło ostatnio, bo powiem Wam, nie śledzę licznika subskrypcji, nie śledzę licznika przybywających tych właśnie subskrybentów. Agnieszka ależ, i Krzyś tego pilnują. To znaczy ja tak wiesz, nie śledzę tego, ale jak zobaczyłam chyba wczoraj wieczorem i tak uświadomiłam sobie, matko, niedługo już 100 tysięcy. I do mnie mówi, i ja wchodzę na studio, patrzę i powiem Wam, że no speszyło mnie to bardzo, ale słuchaj, ja tutaj dziękuję aż Wam jakieś za takie to. Ukucie jest w żołądku, nie? Jest. Na pewno. Mhm. Ale Renia, to jest Twoja ciężka praca. To jest Twoja ciężka praca i to, co kochasz. To, co Ty oddajesz siebie widzom. Ty oddajesz siebie to, co kochasz i to, co chcesz przekazać. I to jest piękne. I Państwo, którzy nas oglądacie, Renię przede wszystkim oglądacie, jej poczynania, no to jest doceniane. Ale tak naprawdę ten kanał to jest też duża zasługa sąsiadów, rodziny, widzów, bo dużo rzeczy podpowiadacie. I o to chodzi. W komentarzach wymieniajcie się doświadczeniami. Podpowiadajcie sobie. Nie zachowujcie pięknych przepisów, pięknych tradycji tylko dla siebie, bo odejdzie to razem z nami i nie będzie pozostawione dla wiekopomnych. A tutaj chodzi o to, aby zostawić jak najwięcej po sobie dla kolejnych pokoleń. Dlatego też i tak tutaj coś tam zawsze pokazuję. Czasem są to filmy kulinarne, czasem przyrodnicze, bo to też jest wszystko piękno, którego większość osób nie docenia, nie dostrzega. Są filmy, które gdzieś przekazuje wiedzę, pokazuje, jak uprawiać ziemię w taki sposób prosty, bez narażania się na dodatkowe koszty starymi metodami. Także no tutaj jestem, na razie jestem i będę chyba tak naprawdę, póki będę, no ale nagadałam teraz. No i jak tu jej nie kochać, no, cała ja. te nasze wpadki, kwintesencja filmu, jestem, tak. Póki jestem. Ojejku. Także no dzisiaj taki odcineczek luźny, burze krążą, a mogłyśmy jednak do tego lasu iść, ale hrabina bała się, że jej dupcia zmoknie. Nie, że te komary mnie, słuchajcie, bo one mnie tak kochają. Chociaż komary mnie kochają, moje dzieci mnie kochają, tak, a Irenia mnie kocha czasem. I cała widownia teraz ciebie tutaj kocha. Także wiesz, ja jeszcze liczę, że będziemy tutaj na weselu chopkać na twoim weselu. Tym bardziej, że jesteś wolna. Kochana, nie doczekanie. A może prędzej na Krzysia? O, na niego byśmy się wybrały. Tak, także kto tutaj wie? Nie, żeby dobra. Jakaś sugestia, kochane kobitki z naszej strony, ale... Ale jeszcze póki co mamy dzisiaj piękne święto. Tak. I to jest właśnie też poniekąd kwintesencja tego filmu i taka nasza myśl. Dzisiaj mamy... Dzień mamy. Dzień mamy, jedno z najpiękniejszych świąt. My jesteśmy szczęśliwymi, spełnionymi mamami. Ja dzisiaj również dostałam przepiękny prezent. Nawet bym się nie spodziewała. Popłakałam Słuchajcie, się. Słuchajcie, my z mamusią Reni uknęłyśmy też to wszystko, żeby tylko pomogły Renia nie córce, wiedziała. Tak, żebym ja się na nic nie kapnęła. Naprawdę się płakała. Jej mina była cudowna, także bezsenna, tak jak Krzysia. Życzę wszystkim... O, jak Krzysia, tak. Tak ale tak, życzę dokładnie. Wszystkim mamom tutaj dzisiaj takiego zadowolenia, takiej radości, jaką my mamy. Życzę wszystkim mamom zdrowia, siły i takiej
chęci przekazywania swoim dzieciom tego, co najcenniejsze. I wartości tutaj, rodzinne, tak, przede wszystkim, bo to też jest ważne, tych tradycji. Bo jeżeli tego nie przekażemy swoim dzieciom, to nie przetrwa. Po prostu nie przetrwa. I życzę przede wszystkim mamom opatrzności i opieki tej matki najjaśniejszej z najjaśniejszych, najważniejszych z najważniejszych, tej jedynej, wyjątkowej. Życzę wam jej czułości i polecam was jej opiece każdego dnia. Wszystkim, którzy potrzebują wsparcia takiego duchowego, którzy cierpią w swoim indywidualnym bólu, polecam was tej jedynej z matek w dniu właśnie święta matki. I także powiem wam, że z tej okazji chciałbyśmy z Renią, księdzu Krzysztofowi, życzyć przede wszystkim błogosławieństwa Bożego. Na kolejne 15 lat posługi kapłańskiej. Właśnie, bo dzisiaj minęło 15 lat. Posługi. I tutaj z racji właśnie tego pięknego dnia, który się tak złożył, tych 15 lat i Dnia Matki, również polecamy księdza opiece Matki Bożej i życzymy dużo błogosławieństwa na kolejne, nie tylko 15 lat. No i cóż, wszystkiego najlepszego, kochani. Życzymy wam wszystkim zadowolenia, radości, takiego ciepła do drugiego człowieka, miłości wzajemnej, bezinteresownej i patrzenia na człowieka tak, jakbyśmy chcieli, aby na nas patrzono, żeby pomagać sobie, tak jak kiedyś ludzie sobie pomagali. Nie omijajmy ludzi, po prostu tak, tych, którzy tak naprawdę potrzebują tej i pomocy. I nie oceniajmy po pozorach, bo tak, bardzo często jesteśmy wyroczniami delfijskimi, którymi być nie powinniśmy. Najpierw zajrzyjmy we własne gary, we własne wnętrze, we własną rodzinę, a potem dopiero mieszajmy w garkach drugiego człowieka. I tutaj nie powinniśmy mieszać. Życzę wam dużo rozwagi, dużo dystansu i przede wszystkim zastanowienia się 10 razy, zanim cokolwiek palniecie, bo rzucić słowa jest bardzo łatwo, ale cofnąć je już się nie da. I tymi słowami żegnamy się z wami. Dziękujemy za to, że jesteście. Do następnego. Pa, pa.